pani minister, jak będzie wyglądało pani ministerstwo? Czym będzie się pani zajmowała? Mam wrażenie, że politycy prawicy wyskakują gdzieś tutaj za filarów i krzyczą bu, to straszne Ministerstwo Równości. Uspokajam, Prawo i Sprawiedliwość też miało swojego pełnomocnika do spraw równości, pełnomocniczki, a czasem pełnomocników, także mężczyzn. To ci pełnomocnicy pracowali oczywiście najczęściej w ramach resortu Ministerstwa Polityki Społecznej i Rodziny. Dzisiaj ja pracować będę w KPRM-ie jako pełnomocniczka. Nie powstaje odrębne ministerstwo. To jest oczywiście kłamstwo. Ustawa o działach to reguluje i naprawdę nie ma się tu czym ekscytować. Poza tym, że chciałabym, żebyśmy skupili się na trzech grupach. Prawa osób LGBTQ+, czyli tęczowa społeczność, ale także osoby z niepełnosprawnościami, tu jest bardzo dużo do zrobienia, bo Prawo i Sprawiedliwość zostawiło wiele min i dzisiaj za chwilę wybuchną nam one w twarz. No i oczywiście prawa kobiet, tak? Bo to co robiła Zjednoczona Prawica i Prawo i Sprawiedliwość przez ostatnie 8 lat, a szczególnie te 4 lata, które były symbolem najbardziej antykobiecej polityki Zjednoczonej Prawicy, to wszystko trzeba dzisiaj naprawić. Nie tylko wysłać kobietom jasny sygnał, ale także rozmawiać dalej o być może depenalizacji, być może dekryminalizacji, a wtedy w kolejnym kroku o liberalizacji prawa aborcyjnego. A jaka jest na to dzisiaj szansa? No bo wiemy, że ta dekryminalizacja rzeczywiście tak, to może nastąpić, bo i trzecia droga się na to zgadza, no ale w przypadku tej aborcji od 12 tygodnia to może być już ciężej. No tak, ale musimy też czekać i musimy pamiętać, że prezydentem wciąż jest pan Andrzej Duda, więc po wyborach prezydenckich być może będzie większa szansa na to, żebyśmy mogli iść w kierunku liberalizacji prawa aborcyjnego, ale nawet gdybyśmy mogli wprowadzić dzisiaj depenalizację albo dekryminalizację, tu możemy usiąść do stołu i rozmawiać, jesteśmy otwarci i otwarte na takie rozmowy, no to będzie pierwszy duży krok tak naprawdę. To jest salomonowe rozwiązanie, ja nie mówię, że ono jest idealne, ale ono zdecydowanie tworzy prawo w taki sposób, żeby kobiety czuły się bezpieczne, ich bliscy, ale także, żeby lekarze czuli się bezpieczni. Choć myślę, że i bez tego, i takie jest moje zadanie i pewnie zadanie ministry zdrowia, pani Izabeli Leszczyny, jest takie, żeby poprzez inne zmiany, być może zmiany w rozporządzeniach, już dziś zagwarantować kobietom bezpieczeństwo. Na pani będzie spoczywał duży ciężar tak naprawdę, bo kobiety poszły gremialnie do wyborów. Tak. Ta frekwencja była bardzo duża. Czuje pani taką presję, że od tego, co pani zrobi, też zależy to, czy poparcie nie będzie spadać, jeśli chodzi o kobiety. No tak, ja od 97 roku mówię, że aborcja po prostu powinna być legalna do 12 tygodnia bez podawania przyczyny, a to było naprawdę bardzo dawno temu. Od lat walczę o tą aborcję, wielokrotnie mówiłam, że pomagam i pomagałam kobietom i nadal pomagać będę, ale to nie ja powinnam być ani posłanki Lewicy, ani posłanki Koalicji Obywatelskiej, czy też organizacje kobiece, które dzisiaj przejęły rolę państwa od tego, żeby kobietom pomagać, bo państwo powinno systemowo wspierać kobiety, szanować każdy ich wybór, być wsparciem w sytuacji, kiedy kobiety zdecydują się urodzić, być wsparciem wtedy, kiedy nie mogą zajść w ciążę i tu mamy już projekt in vitro, ale także kiedy decydują się tą ciążę przerwać, powinno im gwarantować poczucie bezpieczeństwa.